Witam wszystkich w ostatniej zagadce. Jest to ostatni film z miasteczka w Chorwacji. I mam pytanie, gdzie ja jestem? Czy ktoś mi odpowie? Zgadnie, gdzie jestem? Dawajcie odpowiedzi w komentarzach. I zobaczymy, kto z was zna Chorwację. Powiem wam, że jest kocioł na morzu. Wiatr wieje. Auto postawiliśmy z tyłu, tam po prawej stronie. Jeszcze nic nie jedliśmy. Ceny powalają. Lidnie, które kosztują w Nowali na deptaku 11-10 euro, tu są po 27. Zobaczymy tu, co tu jest. Jakieś koktajle, badziejstwo. Kawa. Zobaczcie, kawa. Wielki ekspreso, 4 euro. U nas euro 60. Sałatki, 17-20 euro. Tak, a tu? 30 tu na stek? No, a myśmy zapłacili 18 za, nie wiem, czyście widzieli zdjęcie czy nie, a jak nie, to zobaczycie na filmie z GoPro. Nie umiałem zjeść tego tuńczyka. Tam, gdzie byliśmy nad Modrym Jeziorem i Czerwonym. I Macki, czy jakoś, i Mocki się to nazywało chyba, nie? Także powiem wam, że tu jest wszędzie dla nas przynajmniej bardzo drogo. Bardzo. Nawet w Podgorze zjecie lidnię za 14 euro. Tu na 29 euro. No co, 29 euro. Niech by tak człowiek z dziećmi pojechał. Tato, ja chcę tuna. I tata tunie w kosztach. Masakra. Masakra. Nie wiem, do kogo są te ceny. Na pewno nie do Lecha. Nie będę się powtarzał, ale mówię, jeżeli wszędzie by były ceny 30 euro tuna, okej. Wtedy albo się spuszczę, albo powiem nie. Ale jeżeli inna restauracja przy plaży ma coś o połowę taniej, to niemożliwe, że druga nie może mieć. Po prostu jedni chcą więcej zarobić, drudzy mniej. Ach, ale nie, może chyba ktoś widział, bo nie widział. Ale mnie nie interesują. Zaraz to wyleci. Dobra, nie dotykam, bo zaraz to odleci. Te menu całe i będę zbierał. No i co? Moi mili widzowie, gdzie jestem? To jest chyba najprostszy konkurs. Gdzie ja jestem? Patrzę na twarze, może kogoś spotkam znajomego. Kiedyś tu gdzieś siedzieliśmy na kawie. O, gdzieś Afryka musi być blisko. Także Lechu jest blisko gdzieś, gdzie Afryka. Tu na znowu. Nawet chickeny są po 17 euro. Najtańsze żarcie. Chicken to jest najtańsze jedzenie. Chyba, że jest jakiś taki z prywatnej hodowli, a nie to ścierwo, co przez 3 tygodnie jest tuczone, faszerowane
później ludziska biedni chorują. Mam się takie żarcie wciska, paskudne. Piękny ten plac. Tak mówię, byliśmy tu 3 lata temu. W czerwcu. Byliśmy w czerwcu 3 lata temu. Także ostatni filmik na zgadywanie miejscówki. A ty coś jeszcze było? My mam te sałatki po 12-15 euro. Pizza. Aha, najtańsza pizza margherita 11-12 euro. Najtańsze co może być, jeśli chodzi o pizzę. 21 euro, no. Także dla tych, co muszą coś zjeść, a nie chcą płacić, weźcie sobie menażkę ze sobą. Bo tu, gdzie jesteśmy, to zapłacicie 2 razy tyle, niż tam, gdzie my śpimy. Lechu narzeka. Lechu nie narzeka, tylko Lechu mówi, jak jest. Ktoś chce, może i płacić 50 euro za rybę. Bo 100 euro. To jest jego pieniądz, on zarobił. Ja patrzę, ile ja muszę pracować, żeby wydać, przepłacić za jedzenie tu, bo ktoś ma taką cenę. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam do subskrypcji, tych, co jeszcze nie subskrybują kanału. Jutro jest poniedziałek, ostatni dzień, wtorek rano wyjeżdżamy. Zgadujcie. Pozdro.